która dzieli Twój dzień, abyś mogła, abyś mógł również przeznaczyć czas na robienie tego, co sprawia Ci przyjemność, na realizację Twoich marzeń. Co jeszcze? Czego uczy Cię jeszcze zięba zwyczajna? Aby dostrzec w życiu piękno i lekkość. A czym bardziej zauważysz, że życie jest piękne i lekkie, to ono będzie coraz piękniejsze i coraz lżejsze. Czyli to jest również dla osób, może to zwierzątko się pojawić, dla osób, które mają wrażenie, że niosą na swoich barkach ciężar całego świata. To zwierzątko może się pojawiać i powiedzieć Ci, słuchaj, życie naprawdę może być piękne i lekkie. Warto czasami na nie spojrzeć i wprowadzić te korzystne struktury i wprowadzić przesłania tego stworzonka. Jak wprowadzić do życia lekkość? To jest również przesłanie tego stworzenia, zięby zwyczajnej, abyś zastanowił się, jak mogę odczuć, że życie jest lekkie. Co mnie blokuje, co mnie przytłacza, jaki ciężar dźwigam na swoich barkach i jak zamienić to w lekkość, jak od tego ciężaru się korzystnie uwolnić, co jest Twoją kulą u nogi, co Cię blokuje, jakie są starocie, jaki balast jest wokół Ciebie, co się zgromadziło, co należy posprzątać, jakie energie należy usunąć, jakie osoby z Twojego otoczenia należy usunąć, co starego należy usunąć, aby zrobić miejsce dla nowego. I jeszcze jedno. Zięba zwyczajna jest ptakiem. Jest również takim symbolicznym przesłaniem, aby zastanowić się, co nie pozwala Ci w pełni rozwinąć Twoich skrzydeł i poderwać się w górę. Co Cię blokuje, co Cię ogranicza, co nie pozwala Ci cieszyć się tą chwilą, tutaj i teraz. I medytując z tym stworzeniem, obserwując zachowanie zięby zwyczajnej, chociażby na filmach, jeżeli nie ma tego stworzenia w Twojej okolicy, pozwoli Ci jak gdyby wejść w jego tą powłokę materialną, poczuć się przez chwilę tą ziębą zwyczajną, poczuć się tak, jak ona się czuje. I w ten sposób, przez takie wizualizacje, możesz w przeciągu tygodnia, dwóch zrozumieć mądrość, którą to stworzenie, to zwierzę mocy chce Ci przekazać i pozytywnie wykorzystać je w Twoim życiu. Czyli może być tak, że słuchając teraz mojego głosu, masz już od razu tą blokadę, że nie wiesz, jakie struktury masz wprowadzić, nie wiesz, od czego zacząć, nie wiesz, jak cieszyć się życiem, bo wszystko cię przytłacza. To się tym wcale nie martw, to są te siły mroku, te siły negatywne, które po prostu specjalnie podsuwają takie myśli. Postaraj się przez kolejne 7 dni, to jest taki krótki okres czasu, codziennie przeznaczyć 5 minut, aby oglądać filmy czy zdjęcia zięby zwyczajnej, jej zachowania się, jej życia, a także proś w myślach, aby to stworzenie i siła, która symbolicznie jest w nim zawarta, aby podała Ci to rozwiązanie. Jestem pewna w 100%, że po tych 7 dniach zauważysz, co Cię blokuje, jaki kościotrup siedzi w Twojej szafie, co jest schowane w podświadomości, co należy usunąć, kogo z Twojego otoczenia należy usunąć, co należy w Twoim życiu przeorganizować, aby wprowadzić takie korzystne struktury, korzystne jakieś wzory w Twoim dniu codziennym, by odczuć lekkość życia i piękno życia. I jeżeli raz to odczujesz tak w 100%, to ta siła poprowadzi Cię dalej, aby w Twoim życiu pojawiały się kolejne sytuacje i kolejne i Cię prowadziły tą lekkością i tym niezwykłym odczuciem, że każdy dzień może być ostatni. Każdy dzień w tym wcieleniu, w tym Twoim ciele, w tym Twoim życiu i dlatego nie należy czegoś odkładać na później. Ale oczywiście nie należy również żyć tak, że robisz wszystko, że dzisiaj jest ten ostatni dzień. Nie, proszę mnie tutaj źle nie rozumieć. To chodzi o to, żeby wygospodarować codziennie ten czas, aby poczuć tą lekkość i piękno życia dookoła Ciebie, a także rozwijać się w tym, co sprawia Ci przyjemność.
Jeżeli ten filmik Wam się podobał, moi drodzy, bardzo proszę o kciuka w górę, tutaj pod tym okienkiem. W opisie również macie różne inne linki, mam nadzieję, że ciekawe, inspirujące, które poprowadzą Cię do dalszych moich blogów czy wpisów. I mam nadzieję, że wkrótce spotykamy się na naszym kolejnym spotkaniu. Wybaczcie, że w ostatnim czasie są to tylko słuchowiska, będą również filmiki. Jednak słuchowiska mają to w sobie pozytywnego, że bardzo szybko ładują się na YouTube. Jeżeli takie słuchowisko potrzebuje pół godziny, aby było dla Was widoczne, to film potrzebuje kilku godzin. A niestety z mojego iPada nie mam takiej możliwości, aby korzystać z internetu przez kabel i przez to muszę włączyć internet bezprzewodowy. A jeżeli internet bezprzewodowy jest włączony, no to niestety jest to niekorzystne dla zdrowia. Ja w tym momencie nie mogę robić nic innego, czyli muszę po prostu opuścić mój gabinet, miejsce, w którym jest komputer i dlatego są to słuchowiska, bo do nich to jest 10 minut i jest gotowe. Ale wiem, że na te filmy czekacie i te filmy będą, obiecuję Wam. Będę po prostu nakręcać film, następnie, gdy się ładuje przez kilka godzin, po prostu opuszczę to miejsce i będę robiła coś daleko, coś innego lub będę po prostu korzystać z jakichś wędrówek, czegoś zupełnie innego, ale w tej chwili jest zbyt dużo innych prac, które muszę wykonać i dlatego słuchowiska. Moi drodzy, pamiętajcie, 4.4. mamy 27. rytuał dla Matki Ziemi. Tutaj w opisie filmu jest również link do zapisów. Jeszcze raz powtarzam, rytuał jest bezpłatny z dobrej woli. Zawsze w pełni księżyca dla dobra naszej Matki Ziemi. I jeszcze nie wiem, co będzie tytułem i tematem tego rytuału, ale z pewnością Siła Wyższa mi to wskaże. Piszecie mi w filmach, piszecie mi w listach bardzo wiele różnych propozycji, aby zrobić rytuał na to, by ludzie nie wypalali trawy, aby zrobić rytuał dla Polaków za granicą, aby zrobić rytuał dla kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ja również chciałabym iść jak gdyby za tym, czego ode mnie oczekujecie, ale rytuały Matki Ziemi zostały mi wskazane przez Siłę Wyższą i muszę słuchać jej wskazówek, aby ten rytuał miał cel, spełniał swój cel dla całej naszej Matki Ziemi, a nie tylko dla konkretnego regionu, czy konkretnego kraju, czy konkretnej rasy ludzi, czy danych stworzeń. Ta Siła Wyższa wie, co w tej chwili jest dla Matki Ziemi najbardziej potrzebne i te przesłania się pojawiają i takie są tematy naszych rytuałów dla Matki Ziemi. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarti.